Cześć, witam Was w kolejnym moim filmiku. Kto mnie nie zna, przedstawiam się, mam na imię Dorota. Tyle wystarczy na początek. Dzisiaj chciałam z Wami omówić taki temat, który dosyć często w ostatnim czasie przejawia się wokół mnie, wśród moich znajomych i również dotyczy mnie. Są to różne aspekty życia, albo relacje, albo przyjaźnie, albo związki, tudzież praca i inne. I ciągle stajemy przed takimi jakby wyzwaniami, nie wiemy dokładnie jak to nazwać, przed wyborami. Często coś się kończy i nie wiemy jak na to zareagować, albo myślimy, że nam się akurat życie wali z jakiegoś powodu, albo rozstajemy się z kimś, albo ktoś zrywa z nami relacje lub przyjaźń, albo nagle tracimy pracę, różne są przyczyny. I musimy pamiętać o bardzo ważnej, bardzo istotnej rzeczy, że zawsze coś dzieje się po coś. Czyli jeśli tracimy jakąś pracę, to na pewno dlatego, że czeka na nas coś lepszego. Jeśli to dotyczy związku, relacji, ja osobiście tak uważam, tak zauważyłam na przestrzeni tych lat, jakie przeżyłam, że zawsze przerabiamy coś w relacji z drugą osobą. Niezależnie czy to jest związek, małżeństwo, przyjaźń, relacje w rodzinie, przerabiamy je. I czasami w rodzinie to ciężko, prawda, odejść i zacząć inną relację z kimś innym w rodzinie, bo brata, siostra, matka, ojca ma się jednych. Natomiast jeśli chodzi o to, kogo sobie dobieramy, my jesteśmy na różnych etapach świadomości w swoim życiu. Inaczej myślimy, jak mamy naście lat, inaczej jak mamy 20, 30, 40 i tak dalej. Nasze potrzeby również są inne i jakby nasza świadomość również. I na różnych etapach naszego życia my czegoś innego potrzebujemy. Także różni ludzie wnoszą też coś do naszego życia i w jednej relacji uczymy się pewnej części naszego życia i nas samych, albo jak się zachować w relacji, pewnych rzeczy doświadczamy, żeby później wynieść z tego naukę i w następnej relacji, w następnym związku być lepszymi. I zauważam, że tak właśnie to działa i gdzie jedne drzwi się zamykają, otwierają się drugie i to jest, słuchajcie, to nie możemy tego postrzegać jako jakiejś tragedii naszej życiowej, bo nam się nagle, nie wiem, coś wali na głowę, coś się zmienia. My jesteśmy przyzwyczajeni, nawet jak są złe relacje, nawet jeśli mamy jakąś toksyczną, tkwimy w toksycznej przyjaźni i nagle, nie wiem, zrywane są relacje, no to zawsze z korzyścią dla nas. Tu nauczyliśmy się czegoś, wynieśliśmy coś, doświadczyliśmy pewnych rzeczy po to, żeby móc iść dalej, ewaluować i wzrastać. I nie popełniać już tych błędów. Dlatego zawsze powinniśmy być wdzięczni za to, czego doświadczamy, czego nas uczą te osoby, z którymi, które coś wniosły do naszego życia, które były przez jakiś czas w naszym życiu. Z wdzięcznością ich potraktować, bo dzięki temu my ewoluujemy, strasznie trudne słowo, dalej, żeby móc dalej wzrastać, bo jeśli tkwimy w jakiejś relacji, gdzie czujemy się źle, coś jest nie tak, cierpimy, uwiera nas jak kamień w bucie, cokolwiek, to należy ją po prostu zerwać, bo ona nam do niczego nie służy, a często przyzwyczajeni jesteśmy właśnie do czego? Do pływania na znanych wodach. Nawet jeśli ta woda jest mętna, a gdzieś tam dalej, jak wyjdziemy z tej mętnej wody, lekko przybrudzonej i całkiem niedaleko, jak wyjdziemy z tej wody, okaże się, że jest całkiem krystaliczna i piękna i na nas czeka, a my jej nie widzimy z tego poziomu. Tak naprawdę zawsze, jeśli coś się kończy, to tylko dlatego, że coś innego wspanialszego na nas czeka, tuż za rogiem. I to jest kwestia dosłownie chwili, niedługiego czasu, aż się o tym sami przekonamy.
Dlatego uważam, że dobrze jest podejmować decyzje, nie tkwić w relacjach, które nam nie służą, niezależnie od tego, czy to jest partner, partnerka, przyjaciel, przyjaciółka, praca, jakikolwiek, nie wiem, nasze zaangażowanie w cokolwiek. Pamiętajcie, że zawsze wszechświat działa dla waszego dobra i zawsze ma dla was to, co jest dla was potrzebne i najlepsze. I z tym was zostawiam. Życzę wam dobrych wyborów, cudownego, lekkiego życia, żebyście zawsze codziennie z radością wstawali i myśleli, co fantastycznego przyniesie wam dzisiejszy dzień. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Cześć!